Czasami młodzi ludzie chcą robić coś dla innych. Tak właśnie działa grupa ratownictwa medycznego przy wrocławskim PCK. Profesjonalni, młodzi, wspaniale wyszkoleni ratownicy, którzy działają w takich akcjach jak Poltegor 2007 czy podczas ćwiczeń w Prochowicach. Jak wygląda ich praca, w której najważniejsze jest odpowiedzialność, działanie zespołowe i spokój? Tutaj jest powstańców, tędy się wjeżdża. Grupa Ratownictwa Medycznego Wrocław, Polskiego Czerwonego Krzyża, która bierze udział w dzisiejszych ćwiczeniach. Jest to kontynuacja grupy ratownictwa specjalnego, która istniała w Polskim Czerwonym Krzyżu. I właściwie grupa ratownictwa medycznego powstała w 1997 roku w trakcie powodzi. Trzy patrole do mnie, sprzęt patroli proszę. Przepłotu się! Jedziemy! Trzymają! Dobra! Do punktu! Słyszysz? Już on umiera! Ty do dzienu! Pomóż mu! Proszę odejść! Proszę odejść! Zostań! Jest akcja, zostaliśmy zadysponowani przez koordynatora do działań na Poltegorze. Jest tam wybuch na 15 piętrze. Dostaliśmy dyspozycję od koordynatora medycznego, żeby rozłożyć punkt medyczny oraz zadysponować ratowników do wsparcia działań straży pożarnej i ewakuacji poszkodowanych. Będą tam elementy wysokościowe, także nasi ratownicy będą odbierać poszkodowanych z win, transportować do punktu medycznego oraz ewakuować poszkodowanych z wyjścia od Poltegoru do punktu medycznego i tam udzielać pomocy kwalifikowanej w zakresie medycznym. Braliśmy udział w powodzi w 1997 roku, w wielu innych zdarzeniach zabezpieczeń Kongresu Eucharystycznego, pielgrzymek papieskich, no i w bardzo wielu ćwiczeniach, w tym również ćwiczeniach chyba największych po II wojnie światowej, ćwiczeniach NATO, które się częściowo w Polsce odbywały. Na co dzień dosyć często ćwiczymy ze strażą pożarną, z pogotowiem ratunkowym. Zabezpieczamy imprezy masowe, sami lub z innymi służbami. No i nasza dzisiejsza obecność tutaj właśnie, stąd, że jesteśmy jedną z jednostek, która funkcjonuje w systemie, który się tworzy. Grupa Ratownictwa Medycznego PCK jest formacją, która z założenia jest używana czy dysponowana do zdarzeń, które mają miejsce w przypadku dużej ilości poszkodowanych i zdarzeń, które są rozciągnięte w czasie. W związku z tym no, istnieje potrzeba funkcjonowania takiej formacji w takim dużym mieście jak Wrocław, ponieważ siły i środki, którymi dysponują jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, tudzież pogotowie, mogą się okazać niewystarczające, jeśli chodzi o prowadzenie długotrwałych akcji, które wymuszają na nas konieczność stopniowego przemieszczania poszkodowanych do szpitala. I to jest główna zaleta tej grupy i dlatego z tą grupą bardzo chcemy współpracować. Nowa kadra, nowa młodzież jednak przychodzi, pomimo tego, że praca ta niesie ze sobą koszmarny stres. Jest cały czas traktowana jednak w jakiś sposób po macoszemu. Nie jesteśmy traktowani jako służba mundurowa. Natomiast ludzie się garną, chcą pomagać innym, chcą dawać coś z siebie momentami, narażając własne życie. Jest to bardzo w jakiś sposób niosące nadzieję. Sytuacja zmienia się z minuty na minutę. Poszkodowani są nieprzewidywalni i tutaj naprawdę no,
spokój, rozwaga i opanowanie w trudnych sytuacjach, a emocje po wszystkim. Zaangażowanie ratowników medycznych pogotowia ratunkowego we Wrocławiu, następnie sił grupy ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, która jest grupą wolontaryjną, sprawił, że dosyć szybko akcję zaczęliśmy mieć pod pełną kontrolą. Natomiast wymagało to naprawdę dużego wysiłku, dużego zaangażowania i momentami bardzo realnych nerwów i bardzo realnego wejścia w sytuację.